R2 jest bardzo udany dron. Jeden z moich ulubionych latawców od DJI-a. No, jest ze mną już rok, więc z tej okazji, z okazji urodzin, tak, bo tak można powiedzieć, że ma urodzinę, postanowiłem go troszkę przewietrzyć w ten piękny wiosenny już nie poranek i polatać nim, ale w sposób inny, bo polatamy sobie RM przypiętym do Sicario i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już kiedyś do tego się przymierzałem. No, wiem, że nic dobrego z tego nie wyjdzie, ale ciągle się łudzę, że może coś z tego będzie. Zobaczmy, jak to się uda, ta historia. Taki oto tu wynalazek, czyli R2S na Sicario. Chłopaki z Poznania, ekipa poznańska, tam Szymon, Daniel, pozdrawiam ich serdecznie, już próbowali takich historii i wrzucali Mavica 3 po premierze właśnie na Sicario, żeby sobie nim polatać. No a ja kiedyś też myślałem i mi się to przyśniło już dawno, dawno temu, co by było, gdyby wsadzić właśnie zwykłego DJI-a na drona FPV, jak by się to zachowywało. No bo tak naprawdę wiecie, chodzi tutaj o kamerę, R2S ma fajną kamerę, natomiast zobaczymy, jak gimbal w takim dronie, no wiadomo, że działa w odpowiedzi na to, jakie sygnały dostaje od drona, czyli tak naprawdę kontruje te wszystkie ruchy, więc jest to ze sobą zespolone, natomiast tutaj jakby no, te ruchy są niezależne, więc przy przeciążeniach no gimbal świruje, bo próbowałem już i to nie jest pierwsza próba tego setupu, próbowałem już takich rozwiązań, znaczy próbowałem nie takich rozwiązań, tylko tego rozwiązania, czyli wrzucenia właśnie era na Sicario. No i wiem z doświadczenia, że po prostu przy mocniejszych, gwałtowniejszych skrętach no to nie działa, wysypuje się, ale latałem wtedy bez użycia gimbala FPV, czyli gimbal FPV, zresztą jak dobrze wiecie, jest to taka funkcja, która no, ma w domyśle symulować drony FPV, natomiast umożliwia po prostu no, pochylanie się w zakrętach kamerze na gimbalu, więc może taka kombinacja, czyli włączony gimbal FPV i R2S na dronie FPV da nam coś dobrego, no ale o tym zaraz się przekonamy. No pewnie nie da nic dobrego, no ale zobaczmy, skoro tutaj jesteśmy, a mam tylko chwilę, bo jakieś 15 minut, żeby to wszystko zrobić, bo muszę uciekać dalej. Tak co w życiu bywa, że człowiek jest w ciągłym ruchu. Tak. Także zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. A jak wyjdzie coś obiecującego, no to może ponagrywam jakieś fajne historie. Także co, kontroler jest. No, niby tam ekspozycja się zgadza. Możemy włączyć nagrywanie. Nagrywa, ping-pong zrobiło. No my co? Startujemy tego wariata, zobaczymy. Pogoda nie rozpieszcza, mamy teraz 25 lateczek, ale powiem wam, że dziwnie się nim lata, nie latałem nim bardzo, bardzo długo, bo prawie no, z 5 miesięcy spokojnie tym dronem nie latałem. Ma on też wprowadzoną zupełnie inną kontrolę, są zmienione charakterystyka tej drążków, zupełnie na taką ultra smooth i jest takie wrażenie, że jest to totalnie taki jakby nieresponsywny, ale oczywiście jak się go mocno szczeli, no to działa w zupełności dobrze. Natomiast no, wrażenie jest śmieszne, bo dosyć, że tak długo nie latałem, to jeszcze lata się nim zupełnie, zupełnie inaczej niż każdym innym moim dronem. Także no nic, leć, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pierwsze nagranie wyszło całkiem spoko. No ale tak jak myślałem, tak naprawdę tylko jakiś lot do przodu jest tutaj sensowną opcją. Dobra, lecimy, nie ględzimy.
teraz jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi w 50 klatkach. O, włączyłem nagrywanie. 50 klatek, mieliśmy 25, czyli 5.4K w R2S. No a teraz robimy sobie 50 klatek, czyli troszkę taki crop, czyli takie pole widzenia 35 mm w odpowiedniku pełnej klatki. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale dziwnie, bo tutaj siebie widzę, tam siebie widzę, tam nagrywa. Także lecimy na krótką seryjkę, a potem jeszcze jeden test z kamerą w dół, bo to też może być ciekawe. Kamera w dół, w ogóle druga osoba do obsługi takiego drona, żeby sterować kamerą góra dół, to też może być ciekawe. Powiem wam tak szczerze, że jak oglądam teraz te nagrania już na komputerze, no to nie spodziewałem się, że one będą aż tak dobrze się trzymały, że ten gimbal na R2S da radę. Wcześniej, kiedy dokonywałem takich prób kilka miesięcy temu, R2S miał ustawionego gimbala właśnie nie w trybie FPV, no i przez to, kiedy dron FPV, na którym był R2S, gwałtownie skręcał, no to tak naprawdę gimbal nie wyrabiał, nie dawał rady, odbijał się, można powiedzieć, od obudowy i ten obraz do niczego się nie nadawał. Natomiast tutaj z włączonym gimbalem FPV działa to naprawdę sensownie. Oczywiście trzeba było poszukać zastosowania tego typu kombosa, czyli dron na dronie. Natomiast ja jestem bardzo też ciekaw, jak by się latało i tak naprawdę jakie wizualne efekty można uzyskać, jeżeli mamy jeszcze dodatkowego właśnie operatora, który na R2S będzie kontrolował tutaj pracę gimbala góra-dół. Dzięki temu no, takie połączenie mamy drona FPV i mamy tak naprawdę kamerę z drona z troszkę dłuższą ogniskową. Może to dać naprawdę ciekawe i fajne połączenie. Tutaj jeszcze mamy takie właśnie nagrania z gimbalem skierowanym w dół na sztywno na minus 30 stopni. One w tym momencie nie są przyspieszone, a wyglądają tak jakby były, więc jest taki bardzo, bardzo śmieszny efekt, że no, wyglądało to jakby było przyspieszone 30-40%, a nie jest. Tutaj w tym momencie obraz jest spuszczony w slow motion właśnie w 50% i wygląda no, zdecydowanie lepiej niż w takiej prędkości 1:1. No ogólnie eksperyment jak najbardziej na plus. No to tyle, co chciałem wam w tym vlogu przekazać. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. No i przede wszystkim zapraszam was gorąco i serdecznie na grupę na Facebooku Latam Dronem i Filmuję. Tam będę się starał, żeby było dużo fajnych i ciekawych treści właśnie, jeżeli chodzi o filmowanie przy pomocy różnego rodzaju dronów. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!